Ale jest jeszcze jedna informacja, która jest w Polsce cenzurowana, związana z tym znaczkiem, który to mam, mianowicie z ustawą 447 i ogromnymi roszczeniami majątkowymi ze środowiska amerykańskich Żydów, które są do Polski. Ja chciałem tutaj wręczyć pani poseł taki znaczek. Proszę go wpiąć, jeżeli państwo jesteście przeciwko tej ustawie, bo wprowadzacie wyborców w błąd. To jest, jeżeli pani jest przeciwko państwa, łamanie zasad debaty, bo przypominamy, że przedstawiciele wszystkich jeżeli państwo są przeciwko komitetów tej ustawie, zaakceptowali warunki tej debaty. Oczywiście jest internet, jest prasa, są spotkania z wyborcami. Dzień dobry, witam państwa. Moim państwa gościem jest pan Krzysztof Bosak, bohater dzisiejszego wieczoru. Jakiś komentarz tak na ciepło, na szybko? No, cieszę się, że do debaty doszło. To był dla mnie zaszczyt, żeby reprezentować całą Konfederację i spróbować przebić się do szerszej opinii publicznej z naszym programem. Kolejność pytań, mogę to powiedzieć, względem tego, co było na naradach, została w ostatniej chwili zmieniona. Pierwsze pytanie miało dotyczyć pozycji Polski w Unii Europejskiej, zostało zmienione też w ostatniej chwili na pytanie o euro. Poza tym widać było, że prowadzący starali się to tak ułożyć, żeby pytania były wygodne dla PiS-u, czyli o górnictwo, o węgiel, o solidarność energetyczną. To są takie tematy, jakie PiS eksponuje. My staraliśmy się narzucić tematy trochę mniej wygodne, między innymi takie jak ustawa 447, ale także krytyczne spojrzenie na Brukselę. Myślę, że to, co było interesujące, to, że też wybrzmiała różnica, i to chyba w dwóch miejscach pomiędzy nami a Kukiz 15. Po pierwsze, Paweł Kukiz zdecydował się zaatakować Konfederację i to po linii PiS-u, to znaczy oskarżać o prorosyjskość, co oczywiście jest nieprawdą. My jesteśmy koalicją propolską, nie mamy żadnej doktryny, żebyśmy byli za jakimkolwiek państwem. Jesteśmy krytyczni wobec Brukseli, ale to nie znaczy, że jesteśmy antyeuropejscy, jak to się nam zarzuca, czy tym bardziej, że jesteśmy przeciwni współpracy z państwami europejskimi. Druga sprawa, która wybrzmiała, Paweł Kukiz zdaje się, że powiedział, że jest za legalizacją związków osób tej samej płci. Czy ja dobrze słyszałem? Powiedział to, prawda? Paweł Kukiz chyba powiedział, że nie jest za adopcją dzieci, ale chyba, że jest za legalizacją związków osób tej samej płci. Czy partnerskich, tak. No i tutaj my jesteśmy zdecydowanie temu przeciwni. Jesteśmy jednak siłami różnymi, ale konserwatywnymi. Natomiast tam ten romans z ruchem pięciu gwiazd, z włoską lewicą. Widać, że już odcisnął jakieś piętno na Pawle Kukizie. Chodziły też takie głosy, że Kukiz chce się przesuwać do centrum i chyba ta debata dzisiaj to pokazała. No my staraliśmy się przede wszystkim mówić o swoim programie. Moglibyśmy atakować, ale chcieliśmy przede wszystkim, żeby wybrzmiało, czym jest Konfederacja, co jest dla nas ważne. Niepodległość, suwerenność, autonomia naszego życia społecznego, naszej kultury narodowej, gospodarki i takie spojrzenie, że Bruksela nigdy nie rozwiąże naszych problemów. To nie Bruksela dla Polsce bezpieczeństwo, to my sami musimy o to wszystko zadbać. To starałem się przekazać. No i teraz z pokorą będziemy czekać na niedzielę, na werdykt wyborców i jeszcze jutro pracować, bo to jest ostatni dzień kampanii. My nie spoczywamy na laurach, tylko pracujemy do samego końca. A propos ważnych spraw, pan próbował wręczyć taką spinkę, która ma napis przeciwko 447. Tak, tutaj jest. I pani z PiS-u chyba jej nie przyjęła. Czy może pan to skomentować? Ja próbowałem podać, ponieważ PiS oczywiście utrzymuje, że jest przeciwko ustawie 447. Wiemy, że jest w rzeczywistości inaczej. Milczał na ten temat tak długo, jak się tylko dało. Próbowałem pani z PiS-u wręczyć wpinkę 10447, żeby mogła ją wpiąć. Jeżeli są rzeczywiście przeciwko tej ustawie, pani poseł odskoczyła jak poparzona, później zostawiła tą wpinkę, nie wzięła w ogóle ze sobą. Po debacie widać, że była bardzo niezadowolona z tego faktu. Gdzieś w ostatnim zdaniu coś na ten temat próbowała dodać, ale ja myślę, że wybrzmiało to, co najważniejsze, to znaczy, że i główne siły polityczne i media coś próbują tutaj ukryć. Co ciekawe, temat podchwycił Adrian Zandberg, mówiąc, że nie ma żadnych podstaw do wypłaty roszczeń. No cóż, mimo że ze skrajnej lewicy możemy się tutaj zgodzić. Owszem, nie ma żadnej podstawy, Polska żadnych roszczeń wypłacać nie będzie, Konfederacja to zablokuje. Też było widoczne, że niektóre partie polityczne zmieniały swoją retorykę do dzisiejszego programu. Tak, wszyscy wybrzmieli są przeciwko euro, aczkolwiek od dłuższego czasu wyglądał na to, że tylko Konfederacja mówi głośno i stanowczo nie. Dlaczego ta retoryka się zmienia? Mamy siły w Polsce, które mówią, że są za euro, ale jeszcze nie teraz. Albo jedni politycy mówią, że są za, inni mówią, że są przeciw. Taką siłą jest PiS. Przypomnijmy, że Mateusz Morawiecki, kiedy był jeszcze ekonomicznym doradcą premiera Tuska, był za euro. Kiedy był szefem banku prywatnego z kapitałem zagranicznym, był za euro. A teraz mówi, że w przyszłości może tak, ale nie teraz. Używana jest argumentacja, że euro może wtedy, kiedy się zrównają płace. Na debacie ekonomicznej w PAP-ie mówił to m.in. europoseł Ryszard Czarnecki.
gotówki. No moim zdaniem to wskazuje na fundamentalne niezrozumienie zagadnienia. Różne waluty nie służą temu, żeby płace się wyrównywały albo były różne. Waluta służy temu, żeby gospodarka miała swoją autonomię, żeby móc prowadzić własną politykę ekonomiczną i nadzór nad sektorem finansowym. Także my mówimy, że nie chcemy euro. Nigdy z fundamentalnego powodu polska gospodarka ma być niezależna, ma się rozwijać sama, ma się rozwijać konkurencyjnie, a nie pod dyktando Europejskiego Banku Centralnego, którego, przypomnę, siedziba jest we Frankfurcie nad Menem. Na zakończenie, tutaj pan wspomniał, że pan Kukiz spróbował atakować Konfederację, oskarżając nas o jakąś ruską agenturę, a pan przypomniał, że to właśnie PiS zaczyna importować coraz więcej węgla z Rosji. Więc ja się pytam, kto tutaj bardziej kocha Rosję? Ja myślę, że Rosja stała się takim uniwersalnym straszakiem, z którego korzystają wszystkie siły polityczne w Polsce, poza nami. I dlatego, że my nie straszymy Rosją, to zaczynamy być oskarżani o prorosyjskość. No nie, zdrowy rozsądek to nie jest prorosyjskość. My jesteśmy na stanowisku, iż musimy wzmacniać naszą obronność. Dostrzegamy ze strony Rosji zagrożenie militarne. Oczywiście uważamy, że musimy wzmacniać nasze wojsko. Natomiast nie możemy popadać w taką właśnie paranoję, że będziemy teraz wszyscy nazywać się nawzajem agentami, jeżeli ktoś nie będzie wygrażał jakiemuś państwu. Proszę zwrócić uwagę, że również w kwestii polityki wobec Izraela. Ja dzisiaj nie powiedziałem, że PiS to jest izraelska agentura. Powiedziałem tylko, że po prostu milczeli przez ileś lat w sprawie ustawy 447, póki myśmy tego tematu nie podjęli. I wiele innych środowisk, niezależnych środowisk społecznych, takich, które zorganizowały na przykład ostatnią manifestację Stop 447 w Warszawie, Stowarzyszenie Marsz Niepodległości. To jest zasługa tych wszystkich oddolnych środowisk, które to nagłośniły, a nie PiSu. I jak mówię, trzeba się skupiać na konkretnych tematach, a nie skupiać na oskarżaniu, kto jest czyim agentem, bo to jest po prostu dzieci nada, to jest niepoważne, a my w Konfederacji chcemy zajmować się na poważnie polityką rozumianą jako służba naszemu państwu, służba naszym rodakom i dlatego tutaj pod TVP jesteśmy w takiej grupie i po prostu i się też staraliśmy z tej strony zaprezentować. To już tak na zakończenie. Panie Krzysztofie, ktoś, kto by się teraz zastanawiał, jeszcze nie jest pewien, na którą partię chce zagłosować, o czym powinien pamiętać w tych nadchodzących wyborach? Ja myślę przede wszystkim, że chciałbym zachęcić Polaków, żeby nie dali się wprzęgnąć w to, że osią polskiej polityki jest rywalizacja PiSu i Platformy. Parlament Europejski to jest reprezentacja naszego narodu na forum Unii Europejskiej. My tam musimy wysłać po prostu ludzi najbliższych naszym poglądom. Jest w Polsce kilka milionów Polaków, którzy myślą o Unii Europejskiej tak jak my, czyli mniej lub bardziej krytycznie. I oni mają prawo mieć swoich reprezentantów w Parlamencie Europejskim. Trzeba tam wysłać ludzi odważnych, przebojowych, a nie takich, którzy są na telefon z centrali partii rządzącej. PiS.pl, jedno zło! 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 Słuchajcie, kończąc powoli, apel do internautów. Udostępniajcie nasze materiały na profilu Konfederacji. Do ostatniej godziny będziemy publikować grafiki promujące Konfederację, nasze klipy wyborcze, być może jakieś wycinki z tej debaty. Udostępniajcie to wszystko. Powiedzcie swoim znajomym. Zwróćcie uwagę na to, jakkolwiek by nie narzekać na telewizję publiczną, tutaj musiała się dzisiaj odbyć debata. A media prywatne, które mówią, że stoją na straży demokracji, nie robią żadnych debat. Tacy z nich są demokraci. Wstyd! Wstyd! Przegrywają, muszą się dziwić. To co, moi kochani, idziemy wszyscy głosować. W niedziela ważny dzień. Dzień matki, ale też dzień demokracji. I myślę sobie, że bierzemy mamę pod łokieć i idziemy głosować na... Konfederacja! 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 Dziękujemy! Dobranoc! Dobranoc!